Siema! Dzisiaj taki krótki filmik, w którym Wam opowiem o takich bardzo podstawowych rzeczach odnośnie zamiany silnika, no głównie w tokarce, ale może być także w innych narzędziach, na przykład w wiertarce, wymianie silnika na silnik z falownikiem. Ponieważ nadal pojawiają się pytania, mimo że już kilka razy było o tym na forum, jest trochę już w polskim internecie poopisywane, to nadal wielu z Was po prostu nawet nie rozumie zasady działania tego i oczywiście nie ma w tym nic złego, ponieważ ja też tutaj przekażę Wam wiedzę hobbystyczną, nie jakieś tam teorie z zakresu automatyki, być może też popełnię jakieś błędy, choćby lingwistyczne, ale tak czy inaczej to, co Wam powiem, to powinno działać i zdać egzamin, a jeżeli coś jest niepoprawnie w moich wypowiedziach, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Ok, zacznijmy może od silnika. Jaki potrzebujemy silnik? Jeżeli chodzi o silnik, no to spójrzmy oczywiście na tabliczkę znamionową. No i jaki ten silnik powinien być, żeby pracował nam sprawnie z falownikiem? Powinien być to silnik trzyfazowy. Tu widzimy, mam nadzieję, że Wy to widzicie, że mamy napisane 3 z takim szlaczkiem. To oznacza, że to jest typ silnika trójfazowego. Kolejną sprawą jest moc. Tu mamy moc 0,75 kW. Jeżeli chodzi o dobór mocy, no to już musicie sami się zastanowić. Pomyśleć, jaki silnik macie, czy chcecie większy, czy dużo większy. Ogólnie nie polecam też przesadzać za bardzo ze zwiększeniem. No, w Chińczykach często te silniki są wręcz za małe dane, ale jeżeli dacie za duży silnik, na przykład mieliście tam, nie wiem, 0,55 kW, a dacie na przykład silnik 2,2, no to przy pierwszej kolizji możecie się spodziewać tego, że polecą Wam wszystkie przekładnie. Tak więc myślę, że nie warto. Powiem tak, na forum często polecają właśnie przejście z tych 0,55 na 0,75 plus falownik i ludzie są zadowoleni. Ja u siebie założyłem 1,1 i faktycznie stwierdzam, że to już jest dosyć mocny silnik, może nawet czasami za mocny. No tu mamy typ, nazwę. Po tym typie możemy sobie znaleźć w jakimś katalogu tej firmy, co to jest za silnik. No i czasami warto jest zajrzeć do tego katalogu, na przykład, żeby dowiedzieć się, ile par biegunów ma ten silnik lub jaki moment ma ten silnik. Pamiętajcie, że jeżeli mamy dwa silniki, na przykład 0,75 kW i jeden ma 1400 obrotów, a drugi ma 3000, to nie znaczy, że oba mają ten sam moment. Ale już nie będę wnikał, czym jest moment, czym jest moc. Jeżeli będziecie mieli pytania, to temat rozwiniemy. Następną interesującą rzeczą będzie dla nas, czy ten silnik da się połączyć w gwiazdę i w trójkąt. To widzicie, jest trójkąt i jest gwiazda. I należy to czytać tak, że tu macie taki ukośnik, czyli to, co jest przed ukośnikiem, odnosi się do tego, co jest przed tym ukośnikiem. Czyli jeżeli chcemy pracować przy zasilaniu trójfazowym 230 V, no to łączymy w trójkąt. Jeżeli chcemy pracować przy zasilaniu 400 V trójfazowym, to łączymy w gwiazdę. No i musicie zwrócić na to uwagę, ponieważ zdarza się, że niektóre silniki nie dają się połączyć na przykład w trójkąt. W sensie nie dają się obsługiwać z innego napięcia niż jedno konkretne, czyli na przykład 400 V. No i oczywiście są też silniki na jeszcze wyższe napięcia, tak więc tu szczególnie musicie zwrócić uwagę. Tutaj jeszcze widzę, są podane ampery. I to działa tak samo jak tutaj z tym ukośnikiem, czyli dla 230 V będziemy mieli, ja tu dokładnie nie widzę, 3,5 ampera chyba, może u Was widać lepiej,
A dla 400 V pobór będzie 2 ampery. Częstotliwość tego silnika to jest 50 Hz. Czyli te parametry są dla 50 Hz. No i obroty tutaj mamy 1390. Nie ma tutaj jednego istotnego parametru z tego co widzę, a mianowicie cyklu pracy. O co chodzi z cyklem pracy? Są silniki produkowane w taki sposób, no dzięki temu są na przykład tańsze, że są do pracy przerywanej. Na przykład raz na dzień włącza się taki silnik na 10 minut i wypompowuje jakąś wodę skądś. Więc taki silnik po prostu się nie przegrzeje, a może być oszczędniej zbudowany. Więc polecam patrzeć, żeby silnik na przykład był klasy S1, czyli do pracy ciągłej. W tym momencie nie będzie jakichś tam problemów. Ja tutaj nie widzę oznaczenia. Więc trzeba by może zajrzeć po tym symbolu, czy coś się więcej dowiemy. W każdym razie ja już mam taki silnik i do tego silnika będziemy ustawiali falownik. Skąd wiemy, jak skonfigurować falownik gwiazda trójkąt? No my z tabliczki znamionowej wiemy, że powinniśmy się ustawić w trójkąt. Tak, jeszcze sobie przypomnę, żeby nie było wtopy. Tak jest, w trójkąt. W trójkąt. No i teraz jak te blaszki mają tu być ułożone? Oczywiście silnik mam, jak widzicie, nie podpięty. Nie dotykam tutaj nic pod podłączonym napięciem. No dowiadujemy się to zazwyczaj z dekielka. Zobaczymy, czy śrubki nie wylecą. Czasem są takie sprytne śrubki w dekielkach, że one nie wylatują. No i tutaj takie są. Zazwyczaj właśnie pod dekielkiem mamy opisane, jak powinny być ułożone styki. W zależności od tego, jak chcemy podłączyć. Nas interesuje ustawienie w trójkąt. Widzicie, jest trójkąt. I wszystkie zworki powinny być równolegle do siebie. W tej chwili mamy ustawienie w gwiazdę, czyli mamy zwarte górne zworki. No co musimy zrobić? Potrzebujemy odpowiednie narzędzie, jakiś najlepiej nasadowy śrubokręt, poodkręcać te śrubki i tu są takie blaszki i trzeba je przełożyć pionowo. Ja od razu wymienię sobie przewód na taki przewód typowo do falowników. On jest w takim oplocie, w ekranie tak zwanym. No i cóż, ja się tym zajmę, tu nie ma za bardzo co opowiadać, a wy popatrzcie. Jeżeli nie wiecie, jak dobrać przewód do silnika, do falownika, to bez problemu znajdziecie na internecie, wpisując właśnie dobór przewodów do falownika, jakie średnice do jakiej mocy silnika należy stosować. Jeżeli chodzi jak mocno przykręcić, najlepiej stosować się do zaleceń producenta. Są specjalne śrubokręty dynamometryczne. Bo po prostu czasem można wyłamać te obudowy tutaj, szczególnie w starych silnikach, gdzie to może być trochę zmurszałe. No ale ogólnie staramy się jednak przykręcić dość mocno, bo każdy luźny styk, no to może nam powodować na przykład iskrzenie. Tego byśmy nie chcieli. Przewodu staramy się wypuścić dosyć dużo. Te fazowe skrócimy potem. Ten przewód ochronny troszkę dłuższy musi być, bo tutaj dalej sięga. No i co teraz? Oczywiście przepleciemy sobie przez dławicę i po drugiej stronie już będziemy zaciskać końcówki kablowe, konektorki tak zwane. W tym momencie będą to konektorki oczkowe.
Teoretycznie kolejność tutaj nie ma większego znaczenia. Możemy sobie potem przy falowniku przełożyć dwie pary, wtedy zmieni nam się kierunek obrotów. Ogólnie mam podłączony szary do W, czarny do U i brązowy do V. Przynajmniej tak będzie podłączone. Ok. I w ten sposób oto mamy podłączony w puszce nasz silnik. W przyspieszonym tempie zajęło to dosłownie parę sekund, ale tak naprawdę z takim dosyć nawet grubym przewodem trzeba się trochę poużerać, żeby to oskurować, zarobić końcówki. Jest to jednak troszkę pracy. Teraz będziemy przechodzili do falownika. Ok, przygotowałem też drugi koniec przewodu. Tu mam takie fajne końcówki do zaciskania. Bardzo polecam te tulejki zaciskowe. Robi to robotę. Teraz dość tanio można już kupić taką zaciskarkę do tych tulejek. Świetna sprawa. Dodatkowo tutaj lekko naciąłem pancerz, ten zewnętrzny, dzięki czemu potem będzie można założyć tutaj metalową obejmę, która będzie nam no tak jakby odprowadzała ten ekran do obudowy. No bo tutaj w falowniku jako tako nie ma takiego podłączenia, po prostu trzeba połączyć się z masą do obudowy. No a ekran oczywiście musi być podłączony razem z obudową. Do zasilania falownika użyję wtyczki przystosowanej do gniazdka z bolcem, czyli trójprzewodowej. Jedna uwaga, jeżeli robicie coś takiego, czyli stosujecie wtyczkę i podłączycie pod falownik, to musicie być świadomi tego, że jeżeli od razu wyjmiecie wtyczkę z gniazdka i dotkniecie tych bolców, to może was porazić prąd. Nie wiem, który falownik tak miał, chyba jakiś LG. To wiem właśnie, że tak było, sprawdziłem sam, tak więc wy nie sprawdzajcie.